Lecimy, kochani. Mam nadzieję, że moja zmywarka nie będzie naszą muzyką w tle. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to odcinek z serii Wszystko, co wiem. To jest seria, którą wymyśliłam sobie na początku tego roku. Seria edukacyjna, gdzie dzielę się swoimi doświadczeniami, wiedzą, przemyśleniami z przeróżnych dziedzin. I partnerem tej serii od samego początku jest marka Health Labs Care, której bardzo dziękuję za to, że wspiera moje treści. Marka Health Labs Care to oczywiście, jak pewnie wiecie, producent suplementów, diety i kosmetyków, których ja używam od lat. I informacja na dziś jest taka, że Health Labs obchodzi swoje piąte urodziny i dzisiaj, w środę, jeżeli oglądacie to o czasie, do końca dnia 16 października macie rabat minus 25% na wszystko z moim kodem Karolina25, szczegóły są oczywiście w opisie. Jak wiecie, jeżeli jesteście subskrybentami tego kanału, a jeśli nie, to zapraszam i też możecie kliknąć w ten dzwoneczek, ja nigdy o tym nie mówię, ale wtedy jest gwarancja tego, że dowiecie się o tym, że pojawił się nowy film. Ale jeśli oglądacie od początku tego roku, to wiecie, że w serii Wszystko, co wiem, tematy były przeróżne i dzisiaj jest temat, z którym może nie jestem kojarzona, chociaż wielokrotnie poruszałam go w podcaście i będzie mowa o finansach. Mam poczucie, że w naszym systemie edukacji, czy za czasów mojej edukacji, czy obecnie, bardzo wielu zagadnień i przedmiotów brakuje. I jednym z obszarów, który moim zdaniem wymaga zaopiekowania, jest edukacja w zakresie szeroko pojętych finansów. Niby miałam zajęcia z przedsiębiorczości, ale słuchajcie, czy Wy coś pamiętacie z przedsiębiorczości w szkole? Czy jakakolwiek wiedza z tych zajęć realnie Wam się przydała? Mam poczucie, że w ogóle temat pieniędzy jest mocno tematem tabu. Nie wiem, czy w naszym kraju, czy w ogóle na świecie, tak nie mam takich danych, ale z mojej obserwacji, przynajmniej właśnie tutaj w Polsce, jest to temat jakiś taki wstydliwy, o który nie wypada pytać, ale też temat na maksa właśnie niezaopiekowany, jeśli chodzi o podstawy edukacji, bo jednak finanse i poczucie stabilności finansowej jest fundamentem naszego poczucia bezpieczeństwa. Jakby to, czy przetrwamy, to, czy przeżyjemy, to, czy stresujemy się o to, czy nam wystarczy, jest bardzo, bardzo ważną kwestią, która często mocno obniża jakość naszego życia, nie tylko przez to, jaki mamy standard życia, ale też przez to, że się tym po prostu stresujemy. I o tym też dzisiaj chcę porozmawiać, bo to, jakie mamy nastawienie do pieniędzy, nie zawsze jest i nie musi być związane z tym, ile mamy na koncie, ale to za moment. I ja przychodzę do Was tutaj z miejsca osoby, która edukowała się w tym temacie, osoby, która zgłębiała wiedzę, która przeszła bardzo różne etapy swojej relacji z pieniędzmi, bo de facto o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać. I wydaje mi się, że szerzenie dalej tej wiedzy i przekazywanie dalej tych narzędzi może być bardzo wnoszące dla większej ilości osób, bo mi dało to ogromną ulgę w moim życiu. Ja co prawda już post factum, jak sobie te wszystkie tematy przerobiłam, zdałam sobie sprawę, że stres związany z finansami był uczuciem, które towarzyszyło mi całe moje życie i mogę powiedzieć, że stanowiło źródło większości moich zmartwień. Typu, bałam się, że będę miała nadbagaż, bo trzeba za niego dopłacić. Ja mam tutaj oczywiście mojego asystenta, dlatego będę zerkać, bo mam zrobione notatki. Bałam się wypożyczyć samochód na wakacjach, bo będzie rysa, czytaj, bo trzeba będzie to zapłacić. Bałam się, nie wiem, spóźnić gdzieś, bo będę musiała, nie wiem, pojechać innym pociągiem albo będę musiała wziąć taksówkę, za którą trzeba będzie zapłacić. Bałam się w ogóle, że zepsuję cokolwiek, bo trzeba będzie zapłacić. I tutaj nie jest w ogóle historia o tym, że mamy się spóźniać, przepakowywać, płacić bez sensu i, wiecie, rysować samochody, tylko o tym, że zbudowanie w sobie takiego poczucia, że nawet jeśli to są tylko pieniądze, mówię to z pełną odpowiedzialnością i mówię to z miejsca osoby, która ma wiem przywilej finansowy, więc chciałabym na początku tutaj się tak obstawić tym disclaimerem i podkreślić, że nie mówię o jakichś skrajnych przypadkach. To wszystko było obarczone jakimś nieproporcjonalnym stresem tylko dlatego, że była jakaś szansa na to, że trzeba będzie ponieść konsekwencje finansowe. Ja miałam to w sobie od dziecka, nie wiem, kiedyś zgubiłam 7 zł,
jak byłam na koloniach, jak miałam 9 lat i płakałam przez pół dnia, że straciłam ciężko zarobione pieniądze rodziców, czyli wylałam sok i znowu była histeria i ta sama narracja z mojej strony. Więc jest na pewno temat, był to dla mnie duży temat do obserwacji i do przepracowania. Są dwie rzeczy, które chciałabym Wam powiedzieć jeszcze, zanim przejdziemy do jakichś takich bardziej praktycznych wskazówek czy przemyśleń. Ja przede wszystkim jestem osobą, która od zawsze była nietabelkowa, niebudżetująca i zawsze wiedziałam, że chcę tak żyć, z takim poczuciem, że nie śledzę swoich wydatków. I myślę, że to jest ważne, żeby o tym powiedzieć, dlatego że ja wielokrotnie, kiedy zabieram głos w przeróżnych tematach, to wypowiadam się z miejsca osoby o bardzo konkretnym typie, nie wiem, osobowości czy podejścia do życia. Jak czasami na przykład gadamy o tym, że ja w kontekście sportu czy w kontekście wszelkiego rodzaju osiągania zawsze byłam nadambitna, nadperformująca, stosująca pewnego rodzaju reżim nad sobą, tak wiem, że są osoby po drugiej stronie spektrum, które miały problem, czy mają problem z prokrastynacją, czy z zmotywowaniem się do działania. I ja mówię, tak jak w tamtych obszarach mówiłam właśnie z tego miejsca, osoby, która robi za dużo. Tutaj chcę dokładnie powiedzieć, z jakiego miejsca mówię o finansach. Więc z jednej strony mamy tutaj podejście, które jest mi obce, czyli właśnie śledzenie, budżetowanie, bo wiem, że jest to bardzo często strategia rekomendowana, jeżeli mamy się zająć swoim domowym właśnie budżetem, czy ogarnąć swoje wydatki. Jestem przekonana, że z jednej strony dla osób, które rzeczywiście mają problem z rozrzutnością, to może być fantastyczna strategia, i dla osób, które naturalnie lubią porządkować, zbierać dane i gdzieś tam śledzić, nawet z ciekawości, tak, swoje wydatki czy swoje inwestycje. I uważam, że obie strategie, czy jest ich pewnie więcej niż dwie, wszystkie te strategie są spoko, ważne, żeby znaleźć swoje podejście, więc jeżeli macie tak, że utożsamiacie się z moim nastawieniem, to może po prostu to, co dzisiaj powiem, będzie dla Was wnoszące. Więc ja chciałabym powiedzieć, że dla osób, które mają podobnie, jestem dowodem na to, że można prowadzić w miarę świadomie i zgrabnie swój domowy budżet bez konieczności bycia niewolnikiem Excela czy osoby, która analizuje swoje wszystkie finansowe decyzje. I z drugiej strony, to co jest też dla mnie mega ważne, to znowu na tym spektrum mamy często właśnie osoby, które popadają w tę stronę rozrzutną i mamy osoby, które popadają w tę stronę skąpą. Ja zdecydowanie przez całe życie byłam bardzo oszczędna i dużo pracy zajęło mi nauczenie się wydawania pieniędzy na siebie, na to, co jest dla mnie ważne. Więc znowu, dla mnie to jest też o tym, że to nie ma właśnie znaczenia, ile masz, bo ten stres, który towarzyszy Ci, jeżeli nie przepracujesz sobie źródła tego stresu i tego sknerstwa, to będzie towarzyszył Ci niezależnie od tego, w jakiej będziesz sytuacji. I ja tutaj mam wiele przykładów na przestrzeni lat, mocno ten temat mnie interesował, więc przyglądałam się ludziom, którzy choćby mają bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale nigdy nie zapraszają swoich bliskich na obiad, albo zawsze kupują rzeczy na promocji, albo wiecznie żyją w stresie, że stracą te pieniądze. I wtedy pomyślałam sobie, okej, czyli to nie jest tak, że będąc milionerem nagle zaczynasz po prostu płynąć i wszystkich obdarowywać, o, chodzi słońce, cudownie, wszystkich obdarowywać i jednocześnie kupować sobie to, na co masz ochotę, z takim poczuciem zasługiwania, nadal możesz mieć takie samo zestresowane podejście. No i tutaj przechodzimy do takiego głównego zagadnienia, które jest dla mnie super istotne, czyli przekonanie o pieniądzach. Uważam, że nie da się pójść dalej, osiągnąć spokoju finansowego. Tak jak mówię, spokój finansowy w ogóle nie jest o stanie konta. Znaczy nie w ogóle, wiadomo, jak zaspokajamy swoje podstawowe potrzeby. Tutaj zaznaczam, przypominam. Przypominam, że jestem tego świadoma. Jeżeli nie zadbamy o przekonanie o pieniądzach, to nasz stan konta nie za wiele zmieni, jeśli chodzi o to, jak my się z tymi pieniędzmi czujemy, czyli jaką mamy z pieniędzmi relację. Czyli nasza relacja z pieniędzmi jest trochę o tym, jaką historię sobie opowiadamy o posiadaniu pieniędzy, o zarabianiu pieniędzy, o traceniu pieniędzy. Przykładowe przekonania, z którymi możemy się spotykać, to są wszelkiego rodzaju lęki o to, że więcej nie zarobimy pieniędzy, o to, że stracimy pracę, o to, że nie znajdziemy nowej, o to, że stracimy wszystkie pieniądze, o to, że nas ktoś okradnie. Tego jest bardzo, bardzo dużo i wydaje mi się, że to jest mega istotne, żeby każdy z nas przyjrzał się temu, co w jego głowie, pozdrawiamy zmywarkę, co w jego głowie jest.
I też mamy do czynienia w społeczeństwie z bardzo wieloma takimi powiedzonkami czy przekonaniami, które krążą, są przekazywane z pokolenia na pokolenie i one kształtują nasze przekonania na temat pieniędzy, czyli na przykład to, że pieniądze zmieniają ludzi na gorsze, że bogaci ludzie są źli, że oszukują, że są chciwi, albo na przykład, że ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, wpadają w nałogi albo dostają depresji. Część z tych rzeczy ja też słyszałam i wiele z tych rzeczy musiałam sobie sama przepracować. Nie bez powodu, tak jak powiedziałam Wam wcześniej o różnych zamożnych osobach, które nadal są bardzo skąpe i zestresowane wokół pieniędzy, tak samo mamy badania mówiące o tym, że osoby, które wygrywają na loterii, tam w przeciągu, nie wiem, 2 lat czy coś w stylu, tracą te pieniądze, dlatego że ich przekonania o pieniądzach są zupełnie gdzie indziej niż ich stan konta. Więc to, do czego mogłabym Was w tym obszarze odesłać, to są na pewno wszelkie treści Asi Łożyńskiej, mojej kochanej, ale też nasze podcasty, w których poruszamy temat przekonań o pieniądzach. Asia uczy o tym, jak naprawić relacje z pieniędzmi i jest moim zdaniem fantastyczną ekspertką w tym obszarze. Ja osobiście zajęłam się tym tematem u siebie 4 lata temu, ponad, prawie 5. W trakcie pandemii robiłam swoje warsztaty z Lacey Phillips, która ma platformę To Be Magnetic i tam jest cały warsztat dotyczący pieniędzy i tam właśnie przyjrzałam się tym przekonaniom, zidentyfikowałam je. Następnie to akurat jest to taka forma dosyć może specyficzna dla Was, czyli w medytacji sobie te przekonania przepracowujemy, czyli znajdujemy ich źródło i zmieniamy narrację, czyli mówimy sobie jakąś zdrową, wspierającą wersję tego przekonania, ale można to też zrobić różnymi innymi narzędziami. Można po prostu je zidentyfikować i zdecydować, że chcemy w tym momencie myśleć już inaczej i inne podejście do finansów mieć. Jeśli chodzi o dodatkowe narzędzia i materiały, które mogę Wam podesłać, to jest kilka książek, które nie wszystkie czytałam, ale słuchałam na przykład podcastów z ich autorami i mogę Was do nich odesłać, więc mamy książkę, to wszystko podlinkuję, I Will Teach You To Be Rich, mamy książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, czego bogaci uczą swoje dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni i klasa średnia, dalej Psychologia Pieniędzy i Tego Nie Kupisz Za Pieniądze. Ja bardzo dużo podcastów, których słuchałam na temat pieniędzy, znalazłam w ramach programu Almost 30 i The Skinny Confidential. To są prawdopodobnie rzeczy jakieś sprzed lat, ale mimo wszystko bardzo Wam polecam. I nawiązując do tej ostatniej książki, o której powiedziałam, czyli właśnie Tego Nie Kupisz Za Pieniądze, wydaje mi się, że mega ważną rzeczą, o którą warto zadbać, kiedy naprawiamy swoją relację z pieniędzmi i staramy się przejąć kontrolę nad swoimi finansami, to jest zadać sobie pytanie, po co nam te pieniądze w ogóle są? Jaką wartość stanowią? Co mają wnosić? Dlaczego są dla nas ważne? Pieniądze przede wszystkim są środkiem, a nie celem. Pieniądze są funkcjonalne. Pieniądze mają nam pomóc. Pieniądze mają nas wesprzeć. Pieniądze mogą nas uszczęśliwić. O, kolejne powiedzonko, którego nie zapisałam, to jest to, że pieniądze szczęścia nie dają. No, w jakim stopniu dają, jeżeli umiemy je wykorzystać do czegoś, co konsekwencji nas uszczęśliwi, bo znamy siebie, wiemy, jakie mamy potrzeby i wiemy, co nam realnie to szczęście daje. I myślę, że zadaję sobie pytanie, dlaczego dążymy do większych zasobów, dlaczego tyle pracujemy, dlaczego chcemy mieć więcej, jest mega, mega ważne. Czy to oznacza, że nie wiem, nie można chcieć mieć większego mieszkania, samochodu i innych dóbr materialnych? Nie, to też jest okej, ale bogactwo samo w sobie nie jest do końca o przedmiotach i o metkach i o kwotach. Dlatego myślę, że właśnie on się chyba nazywa Ramit Sharma, to jest ten sam gość, co napisał 5 AM Club, on właśnie napisał Tego Nie Kupisz Za Pieniądze i wydaje mi się, że to jest mega, mega ważne, żeby w tym procesie pracowania nad swoimi finansami nie zapomnieć o tym, jakie są nasze wartości i że te pieniądze nie są wartością samą w sobie. Kolejna fajna rzecz, myślę, i wskazówka to jest to, żeby zdecydować, co jest dla nas ważne, trochę już o tym powiedziałam przed chwilą, i świadomie wybrać, na co chcemy wydawać pieniądze. Myślę, że wielu z nas wydaje pieniądze automatycznie na rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, albo na rzeczy, na które wydają inni, na rzeczy, które nam się wydaje społecznie, że trzeba wydawać pieniądze. I okej, z jednej strony mówiłam, że nie chcę śledzić swoich finansów i wpisywać tego w tabelki, to tak, to jest prawda, ale myślę, że taka obserwacja jest na pewno bardzo, bardzo, bardzo cenna. Czyli ja na przykład kocham jeść na mieście,
Ale jednocześnie uwielbiam też jedzenie domowe. Przede wszystkim lubię, kiedy jedzenie na mieście mi mega smakuje, jest wyjątkowe, jest bardzo uważne, jest przemyślane. Więc w momencie, w którym jem na mieście, bo nie mam czasu gotować i w sumie jem coś, na co do końca nie mam ochoty i czuję, że moje ciało nie do końca jest zadowolone, jestem nie do końca usatysfakcjonowana, dlatego że wydaję pieniądze, a mówmy się, jedzenie na mieście jest bardzo drogie. Trochę... No nie wiem, nie że wywalając je w błoto, ale wydaje nieproporcjonalnie dużo na rzeczy, które nie dają mi szczęścia. Albo w momencie, kiedy, nie wiem, pada deszcz, jest zimno i rzeczywiście, nie wiem, słabo się czuję, okej, wsiądę w taksówkę. Mówię oczywiście o swoich doświadczeniach, to jest totalnie indywidualne. Wsiądę w taksówkę i czuję się świetnie, że mam możliwość wsiąść w taksówkę, z przyjemnością to zainwestuję. Ale w momencie, kiedy jest piękny dzień, mogłam wyjść trochę wcześniej, przejść się, podjechać jeden przystanek tramwajem, no to wtedy jakby jestem świadoma, że zupełnie inaczej mogłam pokierować te pieniądze. Jeżeli chodzi o te, nie wiem czy w ogóle stwierdzenie pokierować pieniądze ma sens, ale idźmy z tym. Tutaj myślę, że bardzo ważnym czynnikiem jest ten czynnik społeczny, czyli nam się wydaje, że nie wiem, trzeba mieć mieszkanie na własność, trzeba mieć samochód, trzeba mieć nowy samochód, trzeba mieć nowy telefon, trzeba mieć nowy sprzęt, bo nie wiem, bo inni mają, bo wydaje nam się, że to jest jakiś kolejny etap dorosłości. Myślę, że to jest bardzo ważne i dla mnie to było bardzo ważne, zdać sobie sprawę, że to w ogóle nie świadczy o mnie, ani o moim statusie, ani o tym, czy mi coś wyszło. Ja na ten moment nie mam samochodu, nie wiem, nie mam własnego mieszkania, nie zmieniam często sprzętów, nie wiem, zmieniam telefon raz na 4 lata, mimo że, czy zmieniłam tylko dlatego, że jest to też moje narzędzie pracy i właśnie na nim nagrywam, pozdrawiam. Pozdrawiam Cię, telefonie. Ja personalnie nigdy nie zwracałam na to uwagi, ale pamiętam, kiedy byłam na wymianie w liceum w Niemczech, mój znajomy Niemiec powiedział, że to, co dla niego było najciekawsze, przyjeżdżając do Polski na wymianę i obserwując polskie domy, polskie mieszkania, to jest to, że no, standard życia w Polsce nie jest jakiś super wysoki, ale jednocześnie wszyscy mają najnowsze telewizory, najnowsze jakieś PlayStation, wymieniają telefony, wymieniają samochody, a jednocześnie, oczywiście teraz generalizuję, nie wiem, szkoda jest nam pójść do kawiarni, szkoda jest nam zabrać rodzinę na kolację, czy nie wiem, wyjeżdżamy jak najrzadziej się da, ale mamy na własność te przedmioty, które w naszym systemie wartości są wysoko, no więc warto zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście dla mnie są, bo jeżeli odpowiedź brzmi tak, i ten czyściutki nowy samochodzik daje nam tak dużo szczęścia, że w ogóle nam nie myślimy, że w tym czasie chcielibyśmy pojechać do Grecji. To jest totalnie ok, ale ważne, żeby te wasze inwestycje były po prostu wasze, chciałam powiedzieć wyrzeczenia, ale też, żeby te wasze kompromisy, wasze wyrzeczenia były wasze, żebyście wiedzieli, że to, w co wkładacie pieniądze, realnie zwraca wam się w satysfakcji, w komforcie, w przyjemności. Myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Parę razy już użyłam słowa inwestowanie i chciałabym na chwilę zatrzymać się przy tym temacie. Wydaje mi się, że w ramach braku edukacji na temat finansów i przedsiębiorczości na pewno nie mamy jako społeczeństwo z mojego doświadczenia, obserwacji pojęcia o inwestowaniu. Ja powiem Wam, że jakieś 2 lata temu zaczęłam zgłębiać ten temat właśnie przez to, że słucham różnych podcastów zagranicznych i tam rzeczywiście o tym obracaniu pieniędzy mówiło się coraz więcej. Ja wyrosłam w takim przekonaniu, że inwestowanie jest, nie wiem, dla inwestorów, dla ludzi strasznie bogatych, dla ludzi, którzy grają na giełdzie, dla ludzi, którzy już mają tyle, że mogą sobie resztę inwestować. I to jest ogromny mit. Więc zaczęłam zgłębiać tę wiedzę właśnie początkowo z różnych amerykańskich głównie podcastów, ale później ze wspaniałym podcastem polskim Girls Money Club Doroty Sierakowskiej, która też była u mnie, więc też Wam podlinkuję naszą rozmowę. Odkryłam, że to jest jedna wielka bzdura. Inwestować może każdy. Możesz inwestować 50 zł, 100 zł i wyżej. Możesz inwestować na różne sposoby. No i podstawą do tego, żeby się zająć tym tematem, jest po prostu, uwaga, zgadnijcie, edukacja. Edukacja w ogóle jest 50% sukcesu, wydaje mi się, że w bardzo wielu obszarach i często o tym mówię, ale podstawą inwestowania jest to, żeby nie inwestować w rzeczy, których nie rozumiemy, czyli inwestować w rzeczy, które rozumiemy. Więc żeby zacząć inwestować, do czego wszystkich zachęcam, naprawdę polecam Wam zgłębić ten temat i rozumieć wszelkie narzędzia, w które chcemy inwestować. Druga zasada, którą też się podzielę, która jest też mega ważna, to jest inwestuj
tyle pieniędzy, ile możesz stracić. To wydaje mi się być super istotne, jeżeli wrzucimy w jakiś instrument wszystkie swoje pieniądze. Jest to po prostu duże ryzyko, więc ważne jest to... Ach, właśnie, bo miałam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, no to za moment. Ważne jest to, albo może teraz. Ważne jest to, żeby zbudować sobie jakąś poduszkę finansową. Ona nie musi leżeć na naszym koncie jako gotówka. Można ją włożyć w jakieś w inne miejsca, typu, nie wiem, w złoto, czy w obligacje, czy w cokolwiek innego chcemy sobie włożyć nasze pieniądze. I wtedy to, tę górkę inwestujemy w przeróżne narzędzia. I wydaje mi się, że tutaj właśnie super jest się doedukować, bo mam takie poczucie, że ja przynajmniej myślałam, że jak już chcesz inwestować, to w nieruchomości. No i znowu, inwestowanie w nieruchomości jest spoko, ale to jest tylko jedna z opcji inwestycji. Też słyszałam bardzo taki fajny tekst, że mieszkanie, w którym mieszkamy, nie jest inwestycją. A często mi się wydaje, że o tak, kupię moje mieszkanie i to będzie moja inwestycja. Okej, to jest jakaś lokata kapitału, ale ludzie, którzy znają się na inwestowaniu, mówią, że to nie jest inwestycja, no bo ta rzecz de facto jakoś na siebie nie zarabia. Więc polecam Wam bardzo serdecznie się doedukować. Jest mnóstwo rzeczy, w które możemy inwestować. Możemy inwestować właśnie w złoto, możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy oczywiście inwestować w akcje, w obligacje, w ETF, w kryptowaluty, w co tylko chcemy, o ile zgłębimy ten temat i otworzymy się na to, że inwestowanie jest potencjalnie dla każdego z nas. To, co jeszcze jest dla mnie ważne, to to, że doświadczenia też są inwestycją. I ja mogę powiedzieć, że najwięcej pieniędzy, które zainwestowałam, to są pieniądze, które zainwestowałam w siebie, więc znowu eksperci inwestowania powiedzieliby, że zainwestowałam, bo nie mam z tego, chociaż właśnie, niby nie mam z tego zwrotu, ale mam z tego zwrot, bo wiem, że to, czego doświadczyłam inwestując pieniądze w swoje różnego rodzaju rozwojowe, nie wiem, warsztaty, terapie czy podróże, wzbogaciło mnie na tyle jako człowieka, że mogę z zupełnie innego miejsca być częścią społeczeństwa, czy spełniać jakieś swoją misję w świecie, czy w pracy. Więc ja bym powiedziała, że to jest cudowny zwrot z inwestycji i myślę, że warto właśnie zdjąć z siebie cały ten jakby chaos informacyjny, gdzie ludzie mówią, jak mamy żyć, jak mamy wydawać, jak mamy inwestować i pamiętać o tym, że inwestowanie w siebie i doświadczanie też jest piękne i ważne. Wiecie, no możemy, to może zabrzmi jak totalny banał, ale no możemy się bogacić, inwestować i zwiększać swoją wartość netto przez całe życie i co, jakby wylądujemy na emeryturze i stwierdzimy, świetnie, mam 60 lat i teraz marzę o tym, żeby spełnić wszystkie swoje marzenia, które się dawno zdezaktualizowały. Więc ja mimo wszystko, jakby mówiąc te przeróżne tutaj mądrości na temat inwestowania czy finansowego zdrowia, zaznaczam, że super jest wydawać te pieniądze i myślę, że to, czego nauczyła mnie edukacja w zakresie mojej relacji z pieniędzmi, to jest to, żeby nauczyć się wydawać pieniądze na siebie. Tak jak powiedziałam wcześniej, z przekonaniem, co mnie uszczęśliwia, ze świadomością, ale z pełnym poczuciem, że na to zasługuję i że jestem tego warta, bez poczucia winy, że mogłam nie wyjechać na te wszystkie podróże, miałabym teraz mieszkanie w Warszawie. I tak dalej, i tak dalej. No tak, ale moje życie byłoby zupełnie inne, nie spełniłabym swoich aktualnych w danym momencie marzeń, nie doświadczyłabym tych rzeczy i to tylko my na koniec dnia możemy powiedzieć, czy to nam się w cudzysłowie i dosłownie opłaciło, że wybraliśmy tak czy inaczej. Znowu, nie ma dobrej i złej drogi, jeśli o to chodzi, ale myślę, że zostawianie rzeczy na później, na emeryturę, to w ogóle jest dla mnie jakieś absurd, bo mamy wtedy inne potrzeby. Tak jak powiedziałam, marzenia się mogą dezaktualizować i mówiąc jeszcze bardziej banalnie, nie wiemy, moi drodzy, czy tego wszystkiego dożyjemy. Jednocześnie nie zachęcając do rozrzutności, ale zachęcając do tego, żeby świadomie kupować sobie rzeczy z pełnym przekonaniem, dla mnie na przykład taką dużą lekcją było odpuszczanie sobie, nawet jeśli wydaję pieniądze głupio. Czyli właśnie nawet jeśli biorę czwartą taksówkę tego dnia, to myślę sobie, jestem wdzięczna, że mogę wsiąść w taksówkę i nie wyrzucam sobie tego. Nawet jeśli dostanę mandat, bo nie przedłużyłam, w sensie nie kupiłam drugiego biletu i o 2 minuty przekroczyłam bilet w tramwaju, wybaczyć to sobie. I znowu, z podziękowaniem, że super, że mogę w ogóle zapłacić ten mandat, że mam z czego zapłacić ten mandat, żeby też się to nie piętnować i w tym całym śledzeniu swoich wydatków, intencjonalnym wydawaniu, odpuścić sobie, nawet jeśli nie weźmiecie lunchu do pracy i musicie kupić sobie lunch w knajpie, jakby nie wywalacie tych pieniędzy, było to, dbacie o siebie i opiekujecie się sobą i to jest moim zdaniem
najważniejsze. Jeszcze mam dla Was takie jedno ćwiczenie, które jest bardzo, bardzo fajne w kontekście poszerzania sobie takiego swojego finansowego sufitu i pielęgnowania w sobie tego poczucia, że to jest dla nas możliwe. To jest zadanie sobie pytania, ile chcielibyście zarabiać pieniędzy miesięcznie, teraz? Drugiego pytania, ile byście naprawdę chcieli zarabiać, żebyście już mieli wszystko, żeby to było w ogóle high life i takie wymarzona pensja? I trzecie pytanie, ile byście mieli zarabiać, że ta kwota nie mieści Wam się w głowie? Jaka kwota miesięcznie jest dla Was abstrakcyjna? I sam fakt, że nazwiecie te trzy liczby, szczególnie tą ostatnią, już robi ślady, zostawia ślady w Waszym mózgu, że w ogóle taka kwota jest dopuszczona do Waszej podświadomości. Jeśli to brzmi dla Was zbyt czarodziejsko, coachingowo, to polecam posłuchać rozmów z Asią Łożyńską, nie śmiej się. To totalnie nie musicie za tym podążać, ale jeżeli to dla Was ma jakikolwiek sens, to myślę, że fajnie będzie zgłębić to, czym rozmawiamy z Asią Łożyńską, o czym Asia mówi u siebie. I nie wiem, czy ja to powiedziałam na początku, bo mam wrażenie, że mówię już bardzo długo i powiedziałam bardzo dużo rzeczy. To nie jest o tym, że pieniądze są najważniejsze na świecie i teraz po prostu całe nasze życie się kręci wokół pieniędzy, ale chcę odczarować to, że pieniądze mają trochę taką złą famę, że pieniądze są jakieś takie, wiecie, właśnie o chciwości, o materializmie, o konsumpcji. Pieniądze są nam potrzebne, pieniądze są funkcjonalne, pieniądze też mogą nam dawać miłe rzeczy. Możesz być dobrym człowiekiem, możesz być kochanym człowiekiem i chcieć mieć dużo pieniędzy. Ja chcę mieć dużo pieniędzy, dlatego że chcę być sprawcza, chcę pomagać ludziom, chcę wspierać moich bliskich, chcę móc zadziałać w sytuacji, kiedy jest jakaś potrzeba i pomóc komuś, kto nie miał dostępu do tej wiedzy, o której ja teraz mówię, żeby zadbać o swoje życie i o swój komfort finansowy. I to jest dla mnie kluczowe. I z tym chyba chciałabym Was zostawić, z tym pielęgnowaniem sobie sprawczości, bo o tym w dużej mierze jest taka stabilność finansowa i taka to bezpieczeństwo finansowe, o którym mówię. I to, co też jest dla mnie ważne, to jest budowanie w sobie takiego poczucia, że niezależnie od tego, co się wydarzy, nawet jeśli ja te pieniądze stracę, nawet jeżeli moja branża przestanie istnieć i wydarzą się najgorsze rzeczy na świecie, ja sobie dam radę, dlatego że mam bardzo dużo umiejętności, mam w sobie właśnie tę sprawczość i wiem, że potrafię się odnaleźć nawet w trudnej sytuacji i myślę, że bycie taką swoją kotwicą jest czymś naprawdę na maksa wzmacniającym. Jednocześnie oczywiście zbieranie się na to, że świat jest też tutaj po to, żeby wspierać nas. Słuchajcie, wykład o pieniądzach, wykład o finansach, kto by się tego spodziewał? Ja nie, ale jakoś natchnęło mnie któregoś dnia, że to jest temat, o którym chciałabym porozmawiać, więc dajcie koniecznie znać, co myślicie, jak to dla Was brzmi, czy macie jakieś swoje przemyślenia, porozmawiajmy. Dziękuję Marce Herplapsker za objęcie patronatu nad tym odcinkiem i nad całą serią. Przypominam o stałym kodzie Karolina10. Oraz o kodzie specjalnym urodzinowym do końca dnia 16 października Karolina25. Wszystko macie w opisie. Buziaki, do zobaczenia. Pa, pa.